Mam 51 lat, mam trójkę dzieci. Jestem cały czas tym samym mężczyzną, którego wcześniej zdradzałam. 27 lat jesteśmy po ślubie, mamy świetne małżeństwo. Normalnie sobie żyję. Pracuję w dobrej korporacji i znam Jezusa! I znam Jezusa! Znam Jezusa! I ty możesz znać Jezusa osobiście! Znam Jezusa! Znam Jezusa! Uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych i wyganiam demony. Znam Jezusa! Bóg powołał cię do życia w mocy i Bóg powołał cię do życia wiecznego w Jego obecności. Tylko musisz Go poznać, musisz Go gdzieś chcieć poznać, takiego jakim On jest. Ja Go znam i mówię ci dzisiaj o tym. To się nazywa Ewangelia, to się nazywa dobra nowina. Nie ma już żadnych warunków do spełnienia, żadnych opłatków do połknięcia, żadnych modlitw do odmówienia. Nie trzeba nic robić. Droga jest przetarta, ponieważ Jezus to zrobił już dawno na krzyżu. A teraz twoja kolej, żeby zdecydować, czy idziesz do nieba, czy idziesz do piekła. Czy chcesz poznać Jezusa? Czy chcesz poznać Boga takiego, jakim On jest? Czy raczej będziesz się upierał przy tym, że Go nie ma? Albo że jest taki, jak na obrazkach? Albo na tych wszystkich, nie wiem, rzeźbionych krzyżykach? To jest gówno. To jest nic nie warte. To jest nic nie warte. To jest tylko religijny gadżet. A Bóg jest. Jest żywy i jest skuteczny i On jest Bogiem mocy. Poznałam Go w swoim życiu i mogę cię do Niego przyprowadzić. Jeśli chcesz, jeśli masz pragnienie poznać realnie Jezusa Chrystusa, Boga mocy, Boga potężnego, który może wynieść twoje życie ponad przeciętność, podejdź do mnie, a będziesz żył. Jest, jest.